Witam serdecznie. Pokażę dzisiaj kilka praktycznych zastosowań programu Inkscape. Zacznę od zaimportowania pliku, czyli Ctrl-I. Mam plik rejon.png. Dopasuję sobie teraz stronę do tego pliku, czyli Shift-Ctrl-D. Teraz, żeby mi się ten plik nie przesuwał, ten podkład nie przesuwał, to zablokuję sobie tę warstwę, na której go dodałem. Właśnie ją zablokuję i dodam nową warstwę, na której będę pracował. Nowa warstwa może być warstwa 1 na przykład. I załóżmy, że chcę sobie zaznaczyć obrys obiektu 01 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i na nim zaznaczyć jakąś strefę, czyli wybieram krzywe Beziera, skrót jest B, obrysowuję sobie no i teraz możemy sobie włączyć jakiś kolor, usuwanie konturu środkowym przyciskiem i żeby było widać to, co jest pod spodem, zdejmiemy sobie trochę krycia, na przykład tak. Teraz gdybym chciał sobie zaznaczyć jakiś obiekt, nie wiem, załóżmy, że to będzie jakiś wyciek, zrobimy, że to było całkowicie nieprzezroczyste, czyli tak. No jakieś kilka tutaj stref związanych z tym wyciekiem. Czyli narysuję sobie krzywą Beziera. Taki element, który teraz mogę wyedytować wciskając N, Nodes. No i załóżmy, że to będzie taki miało kształt. Nie wiem, czy to rzeczywiście taki kształt by miało, ale zakładamy, że tak jest. Wyłączymy sobie kontur, włączymy kolor, może taki i jeszcze też zrobimy przezroczystość, zmniejszymy. Tak, możemy sobie dodać drugi element, czyli zduplikujemy ten element, który mamy i zmienimy mu kolor na taki i go trochę na przykład zmniejszymy. Tu go przesuniemy tak, żeby nam pasowało. Dobrze. No i gdybyśmy teraz chcieli jeszcze podpisać ten nasz rysunek, to możemy użyć narzędzia do wpisywania tekstu, czyli ta ikonka A, ale skrót do tego jest T. I wpisujemy sobie to, co chcemy wpisać. Strefy pierwsza i druga. Bardzo przydatne jest to, że możemy sobie, jeżeli nawet wyeksportujemy, zapiszemy sobie ten plik, możemy sobie go później dowolnie edytować, zmieniać te kolory w bardzo łatwy sposób. Gdyby się okazało, że taki chcemy mieć kolor, czy nawet to przesuwać, no to możemy tak te elementy w bardzo łatwy sposób edytować. Czyli to jest pierwsza rzecz, rysowanie na takim podkładzie rastrowym na mapie. Kolejną rzeczą, którą pokażę, będzie rysowanie diagramów lub schematów. Do tego celu zaimportuję sobie plik, który będę chciał narysować, Ctrl-I. Dobrze, mamy już plik. Teraz włączę sobie też siatkę, czyli krzyżyk, czyli Shift 3 i
Na tej siatce będzie nam o wiele łatwiej pracować. Włączone już mam też przyciąganie do siatki, więc no, będzie o wiele łatwiej. Zaczniemy od rysowania tej części transformatora, ale w związku z tym, że on już jest trochę skomplikowany, ściągniemy go sobie z internetu. Na stronie openclipart.org znajdziemy bardzo dużo darmowych clipartów. Kiedy ja wpisałem transformer, czyli transformator, pokazuje nam się taki ładny transformator, który sobie ściągniemy. Otworzymy z Inkscape'em. Zaznaczymy go sobie, skopiujemy i wkleimy go tutaj. Dobrze. O. Dobrze. Przy rysowaniu diagramów i takich schematów ja zawsze wyłączam sobie skalowanie konturu, żeby przy zmniejszaniu ten grubość konturu nam się nie zmniejszała. Dobrze, czyli rysujemy elipsę. Robię to z kontrolem i z shiftem, żeby była proporcjonalna i względem środka nam się rysowała. Wciskam T do tekstu, żeby napisać V. V jak voltomierz. O, trochę za dużo chyba. Czasami nam to przeszkadza, więc szybko możemy sobie wyłączyć. Ten i ten element będę chciał wyśrodkować, czyli Shift, Ctrl, A, do środka i do środka. Możemy go sobie od razu zgrupować, Ctrl, G. Teraz krzywymi Beziera, czyli B, zaczynam rysować od tego punktu. Widzicie, jak ładnie nam się tutaj przyciąga. Mamy wszystkie te nasze linie ładne, są proste. Tu. Enter. Teraz pozostaje nam jeszcze narysować elipsę, czyli kółko takie czarne, żeby te styki rysować. No. Dobrze, ona musi być czarna całkowicie i będziemy chcieli ją sobie zmniejszyć, więc o, mniej więcej taką. No i teraz tutaj raz, Ctrl D i tutaj. Zrobię jeszcze Ctrl D, bo ta kropka nam się jeszcze przyda. I teraz te wszystkie rzeczy grupuję, Ctrl G, duplikuję, Ctrl D, odbijam sobie w lustrze i przesuwam z kontrolem, żeby były już na jednej linii. Dobrze. Tak. Teraz, gdybyśmy chcieli sobie gdybyśmy chcieli to jednak przesunąć, skrócić, no to albo możemy, tak to chyba nie będziemy robić, rozgrupujemy to sobie, Shift, Ctrl, G i te linie sobie tutaj, o, skrócimy dotąd. Jeszcze to. Ctrl G. Dobrze. Teraz musimy narysować znowu, przedłużyć sobie linię dalej i narysować włącznik. Czyli robimy B.
B, klikamy i Enter. I używamy tych kulek, które już mieliśmy zachowane. Spacją wciskam, żeby je tutaj zostawić. Dobrze. Tu nam coś się nie wyrównało dobrze. Do środeczka. Elegancko. I od razu musimy sobie zrobić dwie kolejne kropki. Może tyle zrobimy. Ctrl-D. Ctrl-D i tutaj będą... Tutaj jeszcze nam będzie potrzebna kolejna kropka. Dobrze. Krzywa Beziera B. Enter. Enter. Tu sobie na razie wyłączymy, bo to nam trochę będzie przeszkadzać. Żeby to było prosto, to musimy to zrobić z kontrolem. Z kontrolem w dół przeciągam. Enter. Dobrze. Duplikujemy sobie z kontrolem w bok i z kontrolem w górę. Dobrze. Elegancko, czyli Shiftem doklikuję, żeby zaznaczyć te cztery elementy, grupuję je, żeby w razie czego później móc sobie taki włącznik użyć jeszcze raz, przenieść w inne miejsce na przykład. No i znowu musimy narysować kawałek linii prostej, czyli znowu B, ale włączę sobie przyciąganie. Enter. B. Enter. No i teraz został nam jeszcze ten transformator do zrobienia, czyli rysujemy elipsę, która będzie mniej więcej w tym miejscu. Ona musi być w środku biała, czyli środkowym klikam. Dobrze, ona jest w środku, czyli musimy ją teraz tylko przesunąć. Przesunąć tak. Ona chyba powinna być jednak trochę większa, ta elipsa. Więc wysuniemy ją sobie i ją sobie powiększymy względem środka. O, mniej więcej tak. I teraz możemy sobie to i jeszcze to zgrupować, zduplikować, odbić i przesunąć w bok. Dobrze, ta kropka już nam nie będzie potrzebna. Rysujemy teraz jeszcze tylko strzałkę. I w właściwościach tego obiektu, czyli Shift Ctrl F, w stylu konturu
element końcowy chciałem, żeby był taki. Dobrze. Gdybyśmy chcieli na przykład ten włącznik pogrubić sobie, to właśnie możemy nadać mu kontur czarny i grubości na przykład właśnie 2. On będzie lekko grubszy. Tak samo możemy zrobić to i tak zostawimy. Teraz pozostaje nam jeszcze tylko napisać, że tu jest przyłącze 230 V i że to jest transformator, czyli wciskamy T jak tekst. I żeby była ta sama czcionka tej samej wielkości, możemy to sobie zduplikować i przenieść tutaj. No ale chyba będzie trochę za duża, zobaczymy. T, zmazujemy to. TR. I mamy rysunek gotowy. Teraz możemy to wszystko zgrupować jeszcze raz i mamy już nasz schemat gotowy. Pokażę jeszcze, jak w tani sposób można wykonać zdjęcie do legitymacji lub do dowodu osobistego. Wiadomo, że zdjęcie u fotografa, taki zestaw 4 zdjęć kosztuje w okolicach 30 zł, a pojedyncza odbitka 10 na 15, bo na takiej będziemy robili, kosztuje w granicach 70 groszy, tak, że pokażę, jak przygotować na takiej odbitce zdjęcie tak, żeby miało dokładnie takie wymiary, jakie powinno mieć. Zacznijmy od tego, że ustawimy właściwości dokumentu. Będziemy chcieli, żeby było to w milimetrach i właśnie było 10 na 15, czyli 100 na 150 mm. Teraz zaimportujemy sobie plik z naszym zdjęciem. Tak, mamy nasze zdjęcie i teraz jeszcze no, kilka rzeczy tu musimy najpierw zrobić. Najpierw musimy to zdjęcie skadrować, a później ustawić. Zdjęcie do legitymacji ma rozmiar 35 na 45 mm, czyli rysujemy sobie prostokątem, że takim bez konturu i możemy tutaj właśnie dokładnie jego wymiary wpisać, czyli 35 na 45 mm i ten prostokąt nam posłuży do tego, żeby sobie dobrze skadrować tego naszego strażaka. No widzimy więc, że musimy sobie naszego strażaka zmniejszyć, żeby on nam się tutaj... O. Tak? Może trochę większy powinien być. O. Mniej więcej tak. I jak już mamy taki... prostokąt i nasze zdjęcie, możemy tym właśnie prostokątem przyciąć to zdjęcie, czyli robimy obiekt, przytnij, ustaw. I to zdjęcie jest już przycięte do rozmiaru 35 na... O. A dlaczego tak się stało? Zaraz zobaczymy. Dlatego chyba tak się stało, że ten strażak był mniejszy trochę niż ten nasz prostokąt i musielibyśmy coś w tym związku zrobić.
moglibyśmy do strażaka dorysować to sobie powiększyć ten do strażaka dorysować biały prostokąt pod spodem. Zaraz zobaczymy, czy to zadziała w taki sposób, jak chcieliśmy. Czyli to z tym robimy obiekt przytnij ustaw. Zadziałało. Czyli mamy 45 na 35. Żeby było lepiej trochę widać, to możemy sobie... No w sumie to nie musi być, ale jeżeli chcemy, to możemy narysować sobie tło. Nie elipsą, tylko prostokątem R i zrobimy 100 na 150. Wyśrodkujemy to ze stroną na środek i na środek i damy na sam spód. No i teraz możemy porozmieszczać sobie te nasze zdjęcia. Gdyby nam zależało na tym, żeby to było naprawdę równo, to można użyć polecenia wiersze kolumny, tak? Mamy 6 obiektów, czyli dwie kolumny, 3 wiersze. No i one teraz będą dokładnie równo. Gdybyśmy chcieli później to zdjęcie sobie przycinać gilotyną czy czymkolwiek. Dobrze, więc mamy zdjęcie. Ważne też, żeby dodać tło białe, bo w Inkscape'ie standardowo nie ma tła, więc dodamy tło białe. I teraz będziemy sobie chcieli wyeksportować to nasze zdjęcie, czyli robimy plik eksportuj. No to się nazywa kolorowa bitmapa. Shift Ctrl E. Zaznaczamy, że chcemy całą stronę wyeksportować, bo cała nasza strona jest właśnie 10 na 15. I wpisujemy 300 dpi, bo w takiej rozdzielczości pracują te maszyny, które drukują zdjęcia. I żeby zobaczyć w milimetrach, zgadza się, tak? Zdjęcie będzie miało 10 na 15 cm i możemy tutaj wpisać strażak PNG. No i mamy już zdjęcie gotowe do wydrukowania.